Hej, hej, dzień dobry ludziska, cześć, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z Kapłanem Kislewem na legendarnym Warhammerze trzecim nagrywany od razu po poprzednim. Powiem wam, że jestem strasznie zasmucony faktem, że no jednak w tamtej turze nie ruszyłem tej armii, bo teraz jest za późno. No wiedziałem, że ta rzeka może być problemem, ale myślałem, że jednak dojdę, a tu proszę, niestety nie dojdę. No i zobaczymy, co komputer na to zrobi, jak postąpi. Ja mogę sobie dowerbować do jednego lorda, który ewentualnie skolonizuje tą już osadę w turze następnej. Będzie to jakiś taki dowolny lord, więc weźmy sobie ciebie na razie. No i możemy chyba puścić turę do kolejnej. Wydaje mi się, że wszędzie jest raczej spokojnie i stabilnie przy okazji. Dawaj też to lepsze, kurde, lecimy, nie ma co zwlekać. No to do następnej tury. Wczytam też tego save'a, bo niestety, ale Borys, jak pamiętacie, nie mógł dorwać Kugata. No i nie chciałem, żeby tam stał, bo cholera wie, co tam się z tyłu czai. Może jakieś kolejne armie. Byłoby to zbyt duże na pewno ryzyko. No i znowu to oblegasz. I tak będziesz, chłopie, oblegał to i potem ten... Uciekał? Co? No dziwne trochę. Trochę dziwna strategia. Ungrim chce sojusz obronny. Ungrim widzę, że utracił tą osadę, bo chwilę wcześniej miał chyba to. No dobra, no i Ungrim ma problemy z wampirami w tym miejscu, ale lubi się bardzo z ogrami, z tego co widzę. Nie, przepraszam, to są tereny Zuvbaru, ogry są po tej stronie, chyba, no bo to jest już inna prowincja. Nie, na razie nie, bez sojuszu, nie mam takiej potrzeby. Zostało w grze tylko 28 frakcji, włącznie ze mną, niedużo. No i ty mi ten Erengrad będziesz tak oblegał, co? Null utraciłem. A ja, chyba że to przejął, słuchajcie, on nie musi tego wcale niszczyć. No właśnie, przecież to są ogry. On to mógł normalnie przejąć i sobie teraz ja od niego to przejmę znowu. No i faktycznie jest jak mówiłem. Tylko teraz pytanie, czy ja to mogę tak odziabnąć? Mogę, na automacie, fantastycznie. Fantastycznie, fenomenalnie. Pamiętajmy, że niebawem się pojawią prawdopodobnie portale, znaczy prawdopodobnie, na pewno się pojawią, to jest już pewne. Zatem muszę mieć też w tych okolicach agentów, żeby zaraz zająć się portalami. Dlatego warto byłoby już teraz sobie to w miarę tam uporządkować. Czyli tak, ty idziesz nieco niżej, ty zejdziesz potem na dół. Masz w ogóle kolejny poziom, chłopie. No i czy ruszył się Kugat? Czy coś się tam ruszył? Kugat, no lekko się ruszył i teraz już do niego na pewno dojdę. Jesteś w trybie marszu. Oj, chłopie, no to jest duże błąd z twojej strony, to jest mega wielki błąd. No i ja ten błąd wykorzystam. Okej, okay. Nie, najlepsza armia na bitwy automatyczne. Zobaczcie, bezstratnie tak naprawdę, bezstratnie. Świetna sprawa. I wyjątkowo się nie zaraziłem od niego, też dobrze. No to idziesz na dół, potem sobie tego chłopa dorwiemy. Teraz kasujcie mi agentów. Masz szansę zerową, to trochę za mała szansa, żeby to mogło być fajne. Idziesz teraz tam i znowu agent z Norski się pojawił. A on jest tutaj bardzo, bardzo niemile widziany. Przy okazji byśmy sobie zaraz mogli jednego agenta... No właśnie, cofnąć tam na dół, bo tam brakuje. To powiedzmy, że cofnę, wiecie co, ja go jednak cofnę tutaj, żeby tutaj portal zamknął. Pod Pragą nie ma, też brakuje, albo ty jesteś tutaj, więc zamkniesz i w Pradze, i pod Otchłanią, na spokojnie. Masz kolejny poziom, oczyszczanie spaczenia trzyma, więc na północy jest stabilnie. Czy moja armia jest w stanie pokonać jedną z jego armii? Chyba nie, chociaż spróbujmy, słuchajcie, bo ja mogę zrobić to teraz, korzystając z nagłego ataku, ale nie da rady. Dobra, to wycofujemy się, niech oni tam wymierają. Nie, na spokojnie się okopię w swojej własnej osadzie. Chciałbym teraz ulepszyć garnizon. Oj tak, w Erengradzie... Chwila, co zrobiłem? W Erengradzie garnizon na pewno to jest totalny must have. Totalny must have. Dobra, to jest, z tym jeszcze poczekamy, z całą resztą. Miałem wrażenie, że to już w tej turze powinno się zrobić, ale coś mi się musiało ewidentnie pomylić. I hutę złota na wyższy poziom, koniecznie. Dobra, kto awansował? Awansował Borys. Borys cały czas awansuje. No to trzymaj Borysie więcej życia. No Borys to brzmi jak taki, wiecie, chłop, który dużo wytrzyma. No i on musi dużo wytrzymać. To musi być tank, to musi być prawdziwy, najprawdziwszy tank. A ty, czarodziejko, masz poziom 40. Wcześniej to była nasza najlepsza czarodziejka. A nie, to jest ta z armii Caryca. Myślałem, że to jest ta z armii Borysa. Bo już chciałem, wiecie, tak się dziwić, że co? Że wcześniej ona była naszą najlepszą czarodziejką, a teraz już ma taki niski poziom porównywalny do tych w armii Carycy. Bo ona poziom 43. No to i tak ma dosyć niski, jak na to, co miała wcześniej. Dosyć niski. Ulepsz mi to. No i puszczamy turę. Dobra, wszystko zrobione. No to kolejna tura, celem będzie to zapewne, zdobycie. Przy okazji to obozowisko przydałoby się zniszczyć. W tym miejscu wydaje się, że jest ok. Ta mosiężna twierdza, to jest... Brzmi jak coś, co można by zdobyć. I proszę, Imperium się obudziło! Wow! Ludzie, wow!
No to jest wiadomość bardzo dla mnie przyjemna. Cieszy mnie to niezmiernie, że nie będę musiał bardzo długo z tymi ogrami się tłuc. I tak naprawdę ograniczy się mój podbój do tego, co zdobędę tutaj, na ziemiach przygranicznych, bo tam dalej to już Imperium, to już przynajmniej Imperium. Więc będzie można szybko na demony pójść. Super. Znowu ten Eren grat oblegają. Oj, straciłem cechę. Znaczy, negatywną, no dwa straciłem. No dobra, to nie wyjdzie, więc czekamy. Czekamy, aż on będzie ponosił duże straty. Też ma wyczerpanie, więc ponosi chyba jeszcze większe. A nie, u niego to jest korzystna rzecz, niestety. Dobra, zatem Carycko, moja ty droga panienko, idziesz tutaj. Bierzesz sobie tryb, oczywiście, a nie, mogę, w obozowanie. No i czekasz. Tura kolejna, ruszasz dalej. Tu już jest zadowolenie. Tam się tak podoba, że nie ma tych buntów. To jest świetne, serio, że się nie buntują. No rewelacja, naprawdę rewelacja. No i ty mi oblegasz tam osady. Ale ty też wymierasz. No i masz dobre te oddziały, takie, kurczę, ciężko zbrojne. Niedobrze, niedobrze. No okej, zarób mi proszę tego Alasa, pana przemian. Uda się? Nie udało się, niestety. No, krytyczna porażka. Not good. Niedobrze. I gdzie jest ten ziomek? On jest teraz na dole. No to chyba nie dorwę go, co? Nie dorwę. Ewentualnie możemy zrobić taki dziki myk, że sobie gdzieś tutaj dziabnę ludziska zasadzkę. I może uda się go złapać akurat tę zasadzkę, bo mi się tak tutaj kręci i mnie no, lekko denerwuje. No ja sobie nie życzę jego obecności na moim terenie. Co to ma? Kurde, byle znaczyć. Chłopie, no chcesz się bić, to atakuj, a nie stoisz i się patrzysz. Ty idziesz w te tereny, ciebie oddeleguję. No i kasujmy jeszcze tego chłopa. No, nie wyszło nam. Niestety. Dobra, ty masz szansę za małą, więc wracasz. I puszczamy turę do następnej. Dobra, dobra. Pokaż mi w ogóle ogry. Ile wy macie tych swoich osad? Bo to też mnie ciekawi teraz. Jesteście prawie chętni do rozejmu. Zwróćcie uwagę. No, czyli tak, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i tutaj pozostało pięć jest. No i te pięć chyba zdobędą frakcję Imperium. Nikt ze mną nie chce handlu więcej. Mogę sobie już obronę z Krasnalami i z Marienburgiem zaraz paktu i agresji. Że Marienburg rządzi tym Reglandem. No, no Karl Franz by się nie zadowolił z tego tytułu. Bo co, na start Karl Franz normalnie rządzi Aldorfem? Chyba tak. Tylko on błyskawicznie jest pokonywany. A to wygląda. No i pytanie, dobra, zasadzka udała się. W sensie, nie zapaliśmy go, ale on przeszedł tak, że teraz go dorwę. Więc zgodnie z planem. No i się pojawiły już teraz portale. Bardzo szybko, naprawdę. No to cholernie szybko się pojawiły. Więc co chcemy teraz zrobić? No to jest portal, przez który wejdę. Zatem ten mi na pewno zamknij, koniecznie. Zamykamy sobie szczelinę. Na 100%. Następnie zamykamy sobie szczelinę w tym miejscu. Serio, nie dojdę w tej duże. Naprawdę. Dobra, to lecisz normalnie, tak o. Ty zamykasz tą obok... Nie mam kasy. O Boże. A dobra, zaraz kasę zarobię. Spokojnie, ludzie. Dobijemy tych dziadów i pieniądze się zrobią. Okej. Bierzemy więcej kasiorek. Czy jeszcze dojdę do tego portalu, żeby go zamknąć ręcznie? Nie dojdę. To zamknij mi go klasycznie w ten sposób. Okej. Dobra, teraz poproszę zamknąć portal w tym miejscu. I ten agent dotrze tam w turze kolejnej. Na pewno w Kislewie musimy zamknąć i potem udasz się na północ do Pragi. No, lecisz tam, dojdziesz w turze następnej i tu jeszcze jest jeden. No, zobaczcie, jak wszystko ładnie zaplanowane. Wszystko zgodnie z planem pójdzie. To też musimy zamknąć, bo pamiętajmy, że stąd może lubi armia pójść na północ, więc... Prawdopodobnie tak, ty pójdziesz na dół, chłopie. Ewentualnie jeszcze jednego sobie dowerbuję, ziomeczka. Mogę czy nie? Mogę czarownicę dowerbować. Weźmy sobie taką słabą. Taką, co zmniejsza spaczenie. Weźmy sobie ją i ona pójdzie na dół. Tamtędy. Masz tam awans, no to trzymaj sobie to wyszukiwanie, gradobicie, kąsający wiatr, a Carycka zajmie się zajęciem osady kolejnej. Bierzemy. Świetnie. Przyjmujemy. No i może by się udało teraz zrobić rozejm z nimi, bo będę musiał wkroczyć do krainy. A do krainy wkroczę w turze nawet, nie wiem, potrzebuję jeszcze chwilę poczekać. Tak ze dwie ture przydałoby się. Ewentualnie jeszcze... No to można by przejąć, bo ogry mnie tak szybko nie zaatakują teraz, a przydałby się naprawdę rozejm, w tym momencie przydałby się rozejm, to zobaczmy, czy jest szansa na dogadanie się. Uwaga, no, a jak będę rzucę, musimy więcej kasy wyłożyć, zapłata powiedzmy, no mogę dać wam tyle i brakuje jeszcze tak z tysiaczka. No to ewentualnie w turze kolejnej spróbuję ten rozejm zrobić. Albo poczekajcie, możemy rzucić okiem na nasze przedmioty, sobie pokraftować trochę i posprzedawać zbędnych pomocników, więc tak. Zaczynamy od dołu. Najpierw talizmany. Talizmany cyk, ale dużo, słuchajcie, się tego nagromadziło naprawdę. To jest bierna umiejętność, ale jak to używałem, to nie było jako bierne, to było chyba do używania. Dyscyplina wynosi więcej niż rozbita, walczy z warciu.
Nie, no wcześniej wydawało mi się, że komuś to przypisami to nie działo tak, jakbym chciał. No nic, na razie połączę sobie. Na razie połączę. Tutaj mam dwa zaklęte przedmioty, też mi je łączę. Nawet nie patrzę, co one dają te rzeczy, bo nie ma sensu patrzeć na rzeczy srebrne. Ale dużo się tego nagromadziło. Walcząc z ogrami, oj, bardzo dużo, zobaczcie. Świetnie. Dawaj kolejne. To też są rzeczy jak najbardziej do wymiany. Arkanki. No, no i pięknie, pięknie. Teraz, dwa talizmany, magiczna ochrona. Fajne, ale mogę sobie połączyć jednak w ten, może lepszy wyjdzie. Ten taki, który daje, no, 17%. Oby taki wyszedł, ale nie tym razem, może następnym razem. Pancerz, taki średni, co jeszcze? Co jeszcze? Dwie arkany. Łącz, 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 łącz. Bo zresztą i tak już mam te talizmany przypisane dla Carycy, dla Borysa i dla Kostaltyna, dlatego... A nie, ty masz... Chwila, jaki on ma talizman? On może mieć ten chyba niebieski już. Zaraz zobaczymy. Chwila, chwila. Borys ma... Talizman, jest bardzo ważne. To jest jakiś tam ataman. Ale ty masz ten fajny. Dobra, no to mogłem na luzie tam te dwa faktycznie skraftować, bo są niepotrzebne. Myślałem, że jednak komuś mogłem nie dać. Tak po chwili się, wiecie, zawahałem, że kurde, w sumie to nie było takie mądre. A, bo to była ta umiejętność. Czyli serio tam te rzeczy mogłem nie wyleczyć? Tak oleczyć pasywnie? No to niepotrzebnie to złączyłem. Trochę to było głupie z mojej strony. No bo leczenie pasywne to jest świetna rzecz. To jest serio świetna rzecz. Dobra, tych mi łącz. Ale dużo już tych niebieskich będzie dzięki temu. Broni mi na pewno łącz. No i możemy sobie teraz już niebieskie rzeczy połączyć. Na pewno ten pancerz bym chciał. Na 100% z pancerzem. Jest jeszcze jakiś... Dużo talizmanów się zrobiło, tak nagle. Mega dużo się tych talizmanów zrobiło. No to zacznijmy od talizmanów faktycznie. Czyli tak, bierzemy sobie ciebie, kolego. I bierzemy sobie, powiedzmy, tego ziomeczka i wyjdzie z niego. Szkoda, że nie może wyjść fioletowy przedmiot. Albo może, ale jest szansa malutka. Rezerwę, no to jest dobra arkana. Broń. Mam z czym połączyć? Nie mam. Talizman. Okej, okay, łącz. Pancerz wyszedł, no to połącz mi te dwa pancerze. W kolejny i inny kamień szósta. No lipa. No lekka lipa. Dobra, to może zostać, bo to jest w miarę fajne. No i chyba resztę już nie mogę pokraftować. Ewentualnie mogę te dwie bronie. Takie stają się płonące i regeneruje perzyt walczących. Fajna broń, powiem wam, ale broń, jakby każdy nasz lord ma swoją broń, więc mimo wszystko tego nie potrzebuję. O, i wyszła z tego broń. Super. O, mogę to połączyć, to byłoby fajne, ale nie da się tych specjalnych rzeczy. No to jeszcze moglibyśmy... No już nic więcej. Te arkany dwie. No właśnie. Właśnie, ty masz pancerze, kuźwa, słuchajcie, co jest nie tak z tym pancerzem? Ja co chwilę go daję i ono znika. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Czy to musi mieć set, bo inaczej nie działa? Trochę dziwne, ale nie rozumiem. To na pewno selamy. Stepowy pas też, myślę, że możemy wszystkie sprzedać, bo są nam obecnie useless. To selamy, to wszystkie sztandary sprzedajemy. Guślarzy możemy ze dwóch, albo nawet więcej. Ludzie, ile się tego nagromadziło. Oj, dużo, oj, bardzo dużo. Kurde, od cholery. No to jednego zostawię w rezerwie. Kamerdyner może zostać, bo jest całkiem fajny. Kleryk cerkwi, poproszę mi sprzedać. Teraz sprzedajemy normalnie. Kosar z Kislewa też mi dwóch sprzedaj, żeby jeden został. Okej, okay, to też selasz, to wszystko sprzedajemy normalnie, osiłka, podziękuję, pełnomocnik atamana, no już z tego 3,5 koła będzie, no to będzie nas stać prawdopodobnie na ten rozejm już w tej turze, bo chyba w kolejnej turze nie będę żadnej osady atakował, tak mi się wydaje. Giermka, ta, bo carski gwardii nie będę wyrobował normalnie, to jest słabe, strażnik, no po tych bitwach z ogrami naprawdę, od cholery tego mamy, od cholery, ale by mieć porządek mimo wszystko. Jak się nie ma porządku, to jest tak, to potem, no chaotycznie, bo ciężko jest coś znaleźć, a tak, wszystko fajnie. Dobra, i 5 koła, zobaczcie, widzicie, jak warto? Warto, warto. No więc, panowie ogry, chcemy się z wami dogadać prawdopodobnie. 5000, czy ja coś jeszcze chcę tutaj przejąć? Można by tą osadę, w teorii, ale... no właśnie, można by tą osadę jeszcze przejąć, słuchajcie. I to obozowisko dziadowskie zniszczyć. Dobra, na razie rozum. Słuchajcie, na razie rozum, jak nas zdradzą, to no taki kij z nimi. Obecnie muszę trochę odreagować po, no, bardzo takich intensywnych bojach z nimi. No i ataman ma gdzieś tam awans. Dawaj to, gospodarne pieniądze potrzebne. Ktoś jeszcze awansował. Borys znowu awansował. No to trzymaj sobie teraz, chłopie, szarża, żebyś, jak już się wbijesz, to żeby nie było czego zbierać. I ten przyjaciel ma awans. Trzymaj to i kasuj tego chłopa. Nie udało się. Tobie się uda?
To się nie uda. Tobie się też nie uda, bo nie mogę zrobić ruchu. Mam za mało procent. Więc tak. Tu już was w tej turze ruszyłem. Ty, kolego, możesz zamknąć sobie ten portal. O! Patrzcie, o tym bym nie pomyślał, gdyby mi gra nie przypomniała. I tu na dole jest też jeszcze jeden do zamknięcia. No to tam ruszymy na pewno. W tyle tur się nie zdąży żadna armia pojawić. Tu jest bezpiecznie. Zrób mi teraz przychody. I kończymy chyba turę. Jeszcze zrób mi tą naszą kulturę. Dobra. Trochę mało kasy. Ale kasy się jakoś tam powinno... No, myślę, że chociaż w sumie poczekajcie. Nie. Na razie mi tę budowę anuluj. Zdecydowanie, dlatego, że... Dlatego, ludziska, że jak teraz tej budowy nie anuluję, to nie będzie mnie stać w turze kolejnej na zamykanie portali. Potrzebuję co najmniej, tak, 3000 na te dwa portale. 4,5, więc... No, może mi nawet ciut zabraknie. Także... Nie wiem, sobie jeszcze czegoś tu przypadkiem nie zahamuję. Ale to wszystko się w tej turze robi. A złoto też w tej turze. Ewentualnie coś tutaj. Poczekajcie w Erengradzie. Kurczę. No właśnie, mamy teraz problem lekki. Mamy teraz problem. No dobra, będzie może jakaś bitwa na północy. Coś się wykmini. Zawsze skądś kasę można wymurzyć. A bardzo lubię tę krainę. Cholera, wiem, że często to powtarzam, ale bardzo mi się podoba ta kraina Cincha. Te zagadki. No lubię to, lubię to. Czym szybciej tam wejdziemy, tym dla nas lepiej. A tam też się można regenerować, więc możemy na luzie w turze kolejnej tam wejść. No, panie Nurgle, co tam robisz? I ogry się pojawił. Tam jedna armia stoi w takiej formacji, że możemy ją dziabnąć. Potem ten portal od razu zamknę. Żeby się tu nic nie zaspełniło. Instant. I to już, drodzy państwo, będzie ostatnia dusza. A później... Belakor! Publiczne stypendium, koszt szkolenia. No, teraz mi się to nie przyda. No, a ty idziesz, chłopie, na. No właśnie, na co? Na dół. Ty idziesz sobie tędy na 100%. Ty masz mi zamknąć portal w tym miejscu. Kasu dziada. I czy mogę zrobić kasę na tej bitwie? To jest, powiedz, że to jest demoniczny portal, ale drogo na pewno. Dobra. No, super, bierzemy jeszcze więcej kasy. No i teraz to mamy tyle, że wszystkie portale sobie pozamykamy na spokojnie. Zatem chciałbym ten nad Pragą. Nawet agenci nie zdążą wejść. Teraz ten tutaj, ale jak macie, powiedzmy, wiecie, ze 40, nie wiem, z 30, nie, no może z 10 prowincji, no to też, słuchajcie, dużo tych portali się robi. Mega dużo. Dobra, zamykasz mi ten portal później. Ty możesz w sumie udać się pod Arengrad, czy nie? Za ile tur tam dojdziesz? Za tyle tur. A ty dojdziesz tam za podobną ilość tur. Dobra, to idziesz ty tam, a ciebie może cofnę wyjątkowo na dół. Tak po prostu, żebyś zamknął ten portal. No i tyle. Dobra, carycka, chyba wbija co? Chyba wbijamy do środka, mamy trochę kasy, coś tam pieniążków żeśmy zrobili, no to możemy to zaraz przeznaczyć na określone korzyści. Najpierw, co chcę robić, to chcę kasować wrogich agentów, którzy nam problemy robią i to takie duże. Borys ma znowu awans, no Borys to zaraz będzie miał poziom 50, już kilka bitew i na luzie. 43, trzymaj sobie w tą szarżę awanturnika. Dobra, ale czarodziejka coś nie wansuje. Coś te bitwy automatyczne na nim nie działają zbyt korzystnie. Zauważyliście? No poważnie jest tak. Dobra, tu wszystko już jest ulepszone. No to chciałbym sobie teraz tak. No to możemy zrobić to. W tym miejscu możemy sobie, powiedzmy, dochody zrobić, lepsze mury, więcej kasy, coś takiego. I Talabakheim, powiedzmy, no lepszy rozwój. Także, albo nie. No, wypadnie z tym rozwojem. Ja to chcę zrobić teraz mury. Więc caryca wbija do portalu. No i interesuje nas kraina czarownika. Już kascenkę oglądaliśmy, więc, a nawet się już nie powtórzy. Czyli tak. Czyli będzie znowu zgadywanka. Dużo zgadywanki. No i ostatnia dusza do zdobycia. Niemożliwa forteza. W ogóle mamy jakieś questy z tego, co jeszcze widzę. Zmieniasz jakąś armię. No może to zmierzymy. Zdobyć osadę. Na razie to jest poza naszym zasięgiem. O, w ogóle mam dwa questy na tę samą osadę. No ciekawie. I Krakadrak. Ale nie będę tego plądrował. Nie chcę tego plądrować. To mi nic nie da. Dobra, zatem wszystko zrobiłem. Koniec tury. No ci mnie oblegają. Już ponoszę duże straty, nawet mam wrażenie, że bardzo duże. Czy to na mnie przeszła zaraza? Co mi się tego wydaje? Nie przeszły, ale straty ponoszą takie spore. A oni? No oni takie nieduże. No, oni tak, kurczę, takie mniejsze straty, mam wrażenie, ponoszą. No okej. Okay. Ciekawe, kto nas odwiedzi w krainie. I ty mnie atakujesz. O Jezu, serio? No dobra, no to, kurczę, już widzieliście ostatnią bitwę o Erengrad. No nie będę wam po raz kolejny jej prezentował. No widzimy się, jak już ją wygram, tak?
wynik jak najbardziej do przewidzenia. Wychodzimy, niby drobne zwycięstwo, ale w sumie strat jakichś wielkich nie poniosłem, tylko powiem, że chciałbym, żeby te demony odpuściły temu miastu, bo no goddammit, tego się nie da zdobyć. Jeszcze teraz ulepszam koszary na poziom 5, to w ogóle będą jeszcze mocniejsze. No nie wiem, co oni tam sobie myślą. Nawet powiem, że bez armii Kostaltyna prawdopodobnie udałoby się i tak tę bitwę wygrać, bo ta armia w mieście jest dużo lepsza. Tam już mamy 6 oddziałów tej, zobaczcie, Lodowej Gwardii. No i to już są generalnie dobre oddziały. Jak ulepszę na poziom 5 koszary, to będzie wtedy znacznie lepiej. Ile kasy! Dobra, w sumie powiem, no niech atakują. No tyle kasy, to niech atakują. No, no i myślę, że, kurczę, ukończymy drogę fabularną w Warhammerze, czyli jak już pokonamy Belakora, no to chyba kończymy kampanię, co? Myślę, że nie ma co dłużej tego ciągnąć, bo problem w tym, że jak już ukończymy generalnie, znaczy, jak już zdobędziemy czwartą duszę, no to wówczas, o Boże, co to jest? Czyli to mam mur. Chyba mur powinienem mieć. No to wówczas portale są już, cały czas się spełnią. Możemy je kasować, ale one powracają. O, i to sobie powiem, zagram z wami w sumie wspólnie. Będzie taka przyjemna bitwa. A po pokonaniu Belakora, nie wiem jak to jest z tymi portalami, czy one dalej będą istniały, czy już się zamykają. Wydaje mi się, że dalej będą istniały, z tego co pamiętam, jak graliśmy Katajem sobie. Nie wiem, nie wiem. Możecie pisać w komentarzu. Mi się wydaje, że chyba wtedy, może pogramy jeszcze z 1-2 odcinki, ale raczej ten Belakor będzie motywem przewodnim i po jego ukończeniu kończymy też kampanię, a potem zaczynamy coś nowego. Kilka dni prawdopodobnie po zakończeniu serii, znaczy raczej na pewno, zrobię recenzję Warhammera 3. Już sobie powoli będę teraz przygotowywał tam rzeczy, ale wyjątkowo planuję inny format wybrać recenzji, bo zawsze dotychczas, kiedy nagrywałem recenzję, no to było, wiecie, czytanie ze scenariusza, no bo ciężko tak dobrze zrobić recenzję, mówiąc z głowy, a tym razem sobie jedynie zapiszę rzeczy, żeby o nich nie zapomnieć. Po prostu tak konkrety. No i będę, no, mówił to typowo, wiecie, swoimi słowami. Myślę, że tak wyjdzie ciekawie i naturalniej z pewnością. O kurde bele, zrąbany układ tych wieżyczek to jest naprawdę, serio, zrąbany. Dobra, posortujmy sobie oddział, więc tak, was bierzemy na tą stronę na 100%, wy gdzieś tutaj. Trochę tej fajnej piechoty mam, ale nie mam sobie armii, mam przewagę liczebną na 100%. To jest ciekawe, gdzie jest wasza druga armia? Z tej strony uderzacie. O, i tutaj jest już taki układ wieżyczek fajny. To już jest bardzo fajny układ wieżyczek, zatem... No na pewno tu sobie weźmiemy was, wrzucimy czym prędzej. Nawet tak bardziej was rozciągnę, żeby każdy oddział strzelał, bo oni tak się mogą lekko z tym blokować. Następnie, to może tak, tutaj poproszę kolejny oddział, tu poproszę następny oddział, jeszcze jeden gdzieś w tym miejscu. No i coś do strzelania od strony wewnętrznej, jak się komputer przedrze, a przedrze się na 100%. Dalej, kolejne oddziały tutaj, bierzemy sobie jedną jednostkę. Tu kolejną i tu ich sobie tak gęsto stawię, żeby faktycznie wroga mogli mocno tymi strzami zalewać. Patriarcha, powiedzmy, niech będzie tą wieżyczkę aktywował. No i teraz tak, nasza czarodziejka. Czarodziejkę bym chyba widział w tym miejscu, bo to jest więcej jednostek mimo wszystko. I konnica będzie kluczowa w tej bitwie. Będzie kluczowa. Dlaczego? Dlatego, że będziemy grali na czas bardzo dużo w tym miejscu. Tu nie ma sensu, bo mają tarany, które... Bo jednostka już jest... to mają wieże obrężnicze, a jednostka jest już do takowej zapakowana, no to wtedy... To nie jest tak jak w starych Talurach, że część... oddziałów ją prowadzi, tylko wszystkie są zapakowane i ona się sama magicznie przesuwa. Zatem no zróbmy tak, że tutaj my husarię, was bierzemy, powiedzmy... A, właśnie husaria niech tu zostanie, a te trzy oddziały w tym kierunku poproszę. No i tak, ustawmy coś takiego, więc tutaj jedna jednostka taka, tutaj dobramy też sobie tam elitę. No i trochę mam tych kozaków, dwa oddziały tutaj defensywy, nawet jeszcze coś takiego. A reszta niech się ustawi już w tym kierunku. Let's go, let's go, let's go. Rozstawiamy się na bogatości, na bogatości. No chyba wszystkie mury, zobaczcie, będą ładnie rozstawione. Tak mi się wydaje, że jest wszystkie jednostki, nie mury. Tak, jest elegancko. Mamy 1500, więc zaraz sobie dziewimy jeszcze wieżyczkę. No jego wystąpienie będzie priorytetem, ale nie będzie to trudne, bo snajpienie lordów demonów jest dosyć proste, bo latają, mają mało pancerza z reguły. Tak, raczej damy radę. Dobra, ale ty mi i tak wyjedź mimo wszystko. Chcę ich tam odrobinę kajtować i grać na czas. A wy w tym miejscu też się tam, powiedzmy, bawmy, jeździmy sobie. Oj, patrzcie na te wieże, jak to naparza. Jak się uda wszystkie tarany zniszczyć, no to będzie świetnie, więc ty już może wal w ten taran w sumie. Ty wal może też w ten. Albo nie, wszystkie niech się sfokusują w ten środkowy. Wydaje mi się, że to będzie chyba najlepsze, żeby zniszczyć chociaż jeden przynajmniej. Dobra, no i jedziemy dalej. Uciekamy, cały czas uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ty w tą stronę. Husaria teraz niech wyjedzie i niech ich tam lekko drażni.
odrobinę podgryza. No wieża dalej strzela. Ale ładne mają te wieże, zobaczcie jak płoną, kurde! I czaski! Ale zajebisty efekt! Nie, powiem wam, że Korn ma chyba najlepsze wieżyczki. Z tego co mi się teraz wydaje. No, zdecydowanie. No i tutaj jednak potrzebuję sobie wybudować taką strzelającą. I będzie ona... w jakim miejscu? No myślę, że chyba tu sobie ją damy. Proszę ich troszeczkę spowolnić i pokaż mi moją jazdę. Dobra, wy jesteście tam, ty w ogóle uciekaj chłopie, ty się podtrzym bliżej. No tu już cały oddział prawie wystrzelałem, zobaczcie, grubo. A to są ciężko zbrojni, ale no to jest właśnie artyleria, to jest właśnie potęga artylerii. Dobra, ty wal tutaj. Uuu, a to... what the fuck? A wy jak żeście przeszli? To okej, okay, bez komentarza zostawię. Grubo, no to powiem, że tego się nie spodziewałem, totalnie. Ale to miasto tylko zbrazyłem, bo powinienem ją ruszać, powinienem o niej nie zapomnieć, a zapomniałem. No niestety, to jest lekki problem. Nawet nie lekki, to jest gigantyczny problem, ale w sumie chyba i tak nie powinno to przesądzić o wyniku bitwy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, wieże dotarły, więc teraz tak, wy w tą stronę do pomocy, panowie. Wy też wchodzicie na mury, bo komputer raczej olewa bramę. Nie, w bramie też są. No to wyjdźmy sobie im naprzeciwko. Wy w ten sposób do ataku od razu uderzacie. Wy uderzacie gdzieś tam. Dobra, jak tam jazda? Jazda ucieka. Ucieka cały czas, wy się podsuńcie bliżej, ich lekko dziobnijcie i jego lord zobaczcie... No, proszę, proszę, zaraz go zmiażdżymy. Ta piechota nie dojdzie, więc po tej stronie generalnie wygrywamy. Więc ty idziesz tam do pomocy i nawet może tą gwardię sobie też wezmę tam, bo to oni już nie dojdą, słuchajcie, oni już nie dojdą. Ale tak jak przejdą, to ich z muru wystrzelamy. Nie będzie tu żadnego problemu, najmniejszego. Zobaczycie, więc teraz się cofnij, ty gdzieś w tą stronę. Ta, wie, że ich zmiażdżą. Dobra, ty wal w tamtych, ty wal sobie w tych. O, to jest jak artyleria, słuchajcie, jak artyleria. I te trzy oddziały stąd, powiedzmy, że gdzieś tam. A, dobra, bo Korn przyzwał tych krwiopurzy wcześniej. To były przyzwane oddziały, no tak, wspomniałem. W tych, co się tak zdziwiłem, że jak oni tam się znaleźli. No, to byli przyzwani po prostu. Okej, okay. Następnie tak, ogary chaosu, chcą się przedrzeć, no to wy pomóżcie w walce im, tutaj ich teraz musimy ostro zdebuffować i wy się nudzicie generalnie. A ja bym nie kazałem chwilę temu zejść? No wydaje mi się, że chyba kazałem, no kazałem, na pewno kazałem, no to schodzimy sobie tutaj. Ewentualnie coś tam mis kliknąłem i nie dokliknąłem do końca. Dobra, no to zobaczcie. Miażdżeni, 14 to nic nie zrobią, no ten spryciarz nie chce się dać trafić za bardzo. Czarodziejka leci tam, na front. Ale fajna bitwa, przyjemna. A wy możecie... No, najlepiej gdyby się wszyscy łucznicy w niego sfokusowali. Dobra, ty się cofaj. No i ci zobaczcie, dojdą z tym chyba taranem. Ewentualnie go jeszcze szarżą jazdą dziabne. No jak przejdzie tam kilkunastu, to nic się nie stanie. Dobra, ty wal teraz w tamtych. I ty jak masz okazję... Nie, ty już nie możesz w nich walić. No dobra, tam olejmy. Olejmy sprawę całkowicie. No, szarża sprawi, że chyba się złamią nawet, tak mi się wydaje. Tak, spańkowali, super. Dobra, czyli tutaj idą posiłki, przebili się przez bramę. Panie kolego, ci widzę, że obrywali. Chyba od wieżyczki tak mocno, nie wiem w sumie. Ona w ogóle jest aktywowana? O Boże, naprawdę krzywo stanąłem. Serio, jej nie aktywowałem. Ja pizgam, ludzie, no błagam. Oj, tylko Noyan tak potrafi, tylko Noyan tak potrafi. Nikt inny. Dobra, dobijaj mi teraz tak. A na tych już dobiłem w całości, no to tamtych koś, to już zaraz wygramy. Ale ten się dobrze broni, ten się dobrze trzyma. Cwaniak, no i czy ty możesz biec? Bo ona się tak zatrzymuje co chwilę, nie wiem dlaczego. Coś się tutaj blokuje. Chciałbym sobie w tym miejscu kolejną wieżę dziabnąć. Ona będzie nas wspierała bardzo mocno. Oj, te wieże, ta wieża też nas wspiera i to cholernie. Dobra, come on. Jeszcze 100 punktów na przyspieszeniu, żeby było szybciej. Dobra, doskonale. I poproszę tutaj sobie rzucić zaklęcie. Oni wszyscy zeszli. O, to jest świetna okazja, żeby ich teraz ostrzelać, zobaczcie, z muru. To jest fantastyczna okazja, żeby ich ostrzelać. Kurczę. No, to będzie egzekucja. Dobra, a ten koleś jeszcze żyje? No, jeszcze się trzyma, ale już jest coraz bardziej pobijany. Ci zostali, a ci wchodzą do nas na mury. No i to niedobrze. Serio nie sądziłem, że dojdą, ale jest ich tylko 206, to jest niewielu bardzo. Jeszcze możemy ich lekko dziabnąć tam jazdą, póki nie weszli wszyscy na mury. Może się uda. Dobra, wy też zejdźcie w ogóle na dół, coś takiego proponuję i chciałbym już zaraz użyć sobie pierwsze zaklęcie w to miejsce, super. O, jeszcze nie. Dobra, jednak nie, jednak... A, dobra, kurde, niech będzie. No i tych kasujemy, obrywają. Rewelacja. Masa przewagi, no już skoczy na naszą stronę zdecydowanie. No i wy się nudzicie wszyscy. A możecie strzelać? Nie, wy strzelacie normalnie. Czasem źle to pokazuje, że niby się nudzą, ale strzelają, zobaczcie. Zwróćcie uwagę? No, to jest takie trochę dziwne. Dobra, ty walisz w tamtych.
Możemy kogoś zboostować, ale w sumie nie potrzebuje. I następną wieżyczkę sobie tutaj damy. Tam zwykłą, ale żeby jakakolwiek była. Dobra, teraz tak, wy się cofnijcie tutaj, żeby go dobić. I jego lord jest już wyrżnięty w całości. Prawie. No to chciałbym teraz sobie... Znaczy, jeszcze nimi może nie schodzę. Poczekamy, aż dostrzelają do końca tych tutaj. No, bo są na widelcu, dosłownie. Na widelcu, lubię to mówić. Dobra, tu jest bezpiecznie. Coś to bierze się nie chce aktywować. Nie, muszę zejść niżej? No serio, te schody nie działają. Blokują to? Wiesz, jestem na tym jakby poziomie. Chyba muszę zejść niżej. No nic. To trochę dziwna sprawa. Niestety. Dobra, ty dobijaj tamtych. Wy ustawi się tutaj teraz. Wy w tą stronę również na tamtych. Carska gwardia do przodu na redwany. Wystrzelajcie sobie do nich. No i możemy użyć spela. No okej, dawaj mi tu spela. Przyspieszamy. No myślę, że zaraz komputer spańkuje. Już na tyle dużo straty ponosi. To, że on tak zbiega, słuchajcie, na dół, to jest dla niego duży problem. Bo gdyby nie zbiegał, a walczył na murach, to by nas na tych murach pokonał. A tak, daje się wystrzelać. Daje się dosłownie wystrzelać. Dobra, to też był kolejny slot na wieżę, pamiętam. Gdzieś w okolicy... Nie wiem, czy nawet jest sens ją już budować, bo to jest zwycięstwo lada moment. No właśnie, to już będzie GG. A ten lord w ogóle żyje? On dalej się trzyma. Kurde mele, patrzcie. Tu zeszli na nas. Ej. No zobaczcie to. O, dobra, ale spańkowali, udało się. No to dobijcie ich do końca. No, przyspieszamy, żeby dobić ilu się da. No i świetnie, zasada wybroniona. Gdyby ten automat to wyliczył tak typowo legitnie, no to byłoby super. A tak niestety trzeba sporo czasu na tę bitwę poświęcać. Ale jakoś mi to bardzo nie przeszkadza, bo nie są takie nudne. Nie czuję się taki mega zmulony je grając. No mogłoby być zawsze ciekawiej, ale jest okej. Dobra, wyjdźmy z bitwy. Pyrrusowe zwycięstwo. Okej. Korsen. No, jego lord zrobił 200. Tak się spodziewałem, że uda się go szybko strzelić, a to proszę, okazał się być najgroźniejszy w całej armii. 200 to jest bardzo ładny wynik i to wszystko walką w zwarciu osiągnął. Nie magię, bo on magii nie ma. Bo to jest jako Korn. Nieźle, nieźle. No ale chyba tłukł się z kozakami lekko zbrojnymi, to też nie ma co się dziwić. I kasy mamy teraz mnóstwo, zobaczcie. Z Erengradu było tam chyba paręnaście tysięcy. Teraz stąd było, no dużo, no łącznie może mieć 30 go w skarbcu obecnie. Jak wszystko pójdzie dobrze. I Marienburg chce z nami paktu agresji. Pewnie. Z wami się dogadamy. Jak najbardziej. 29 koła. Pięknie. No i pokonano demonicznego księcia. A, to był lord. I to jest bardzo fajna rzecz. To jest naprawdę fajna rzecz. Teraz... O Jezu, my to musimy zamknąć szybko, wiecie dlaczego? Bo teraz będą się chyba miażdżyciele dusz pojawiali, więc trzeba to zamknąć czym prędzej się da. No i wszystko po kolei mi proszę elegancko teraz upgrade'ować. Co jest? Klikam, nie działa. Okej, już działa. Jak dobrze. To mi jednak, wiesz co, wywal w sumie w cholerę. Następnie dobijemy sobie tego kolesia i gdzie jeszcze są portale do zamknięcia? Tutaj musimy zaraz zamknąć, schodzisz niżej, bo tu już się pojawił... O, w ogóle fajne ma ikonę. Taką, jest, wiecie, ten symbol chaosu niepodzielnego, ale taka niebieska, ładna ikona. Ładnie wygląda. A co on sieje? On sieje spoczynienie Nurgla. No dobra, zamykamy. Do widzenia. I zachodnie prowincje do domeny Boga Krwi wkroczyły. Przy okazji pokaż mi, czy są jeszcze jakieś portale na moich terenach. Tu jest jeden, który na pewno zamknę, bo tutaj coś z niego przejdzie do mnie, więc zamykamy go. Dobra, no i już powinno być chyba elegancko, bezpiecznie. No jeszcze ten można by zamknąć, ale wątpię, że stąd do nas dojdą, albo z północy mogą dojść do nas. No to w sumie, wiesz co, chłopie, idź tam się poświęć, kurczę, dla dobra sprawy, zajmij się ty tamtym. O, możemy piekielną otchłań ulepszyć, super. Ty masz w ogóle awans kolejny. Dobrze, że tą armię tutaj zostawiłem, bardzo dobrze. Gdyby nie to, to byśmy no, ponosili straty przez to, bo byśmy nie byli w stanie utrzymać tych osad. I czy ty mnie serio oblegasz? Czy masz coś, chłopie, z głową? Nie, ty mnie nie oblegałeś, ale coś żeś tu robił, dziwnego. Może, w ogóle, nie, miałem wyczerpanie, to musiał mnie oblegać. Ewentualnie? No tak, oblegał mnie. Chyba, że coś źle zobaczyłem. No nieistotne. Dobra, chcę teraz ludziska... Potężny cios, żeby jak już walniemy, to żeby mocno walnąć. A ona dalej nie awansuje, chociaż... Może awansuje? Nie. No nie wiem. To jest tak powoli jej to idzie. Dobra, skasuj tamtego chłopa. Szansa malutka. No właśnie, nie wyjdzie. A ty masz szansę zerową niestety. To się lekko rusz w tamtym kierunku. I co bym chciał zrobić jeszcze... Co bym jeszcze chciał zrobić, słuchajcie. Tutaj bym chciał dosłać. Dobra.
No i chyba możemy przejść do krainy naszego najwspanialszego chaosu. Co wy na to? Bo ja bardzo lubię tę krainę. Oj, lubię. Tylko, że w kolejnej turze chyba się zespełni też armia. Nie wiem, czy nie spóźniłem jedną turę. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że się jednak nie zespełni. Oby. Konstantyn w ogóle awansował. Ma 31 poziom. 4 poziomy wbił. No to grubo. Dobra, kwater miejsca trzymaj, chłopie. I możemy ci dać takie fajne rzeczy. Siłacz. Pewnie to jest... Okej, trzymaj. Takie rzeczy też. Potem podżegacze będzie miał fajne upgrade'y. No i świetnie. Ataman. Ataman mogę wyznaczyć, czy co? Nie, ty masz wykrzyknik zapytania. Czasem nie pokazuje, że jest wykrzyknik, czasem pokazuje. W sensie czasem jak kliknę w to, to od razu jest ten taki dylemat, a niekiedy trzeba kliknąć na wykrzyknik. No dobra. Zróbmy to. I Carycko teraz tak. To już są duże armie, widzę, że... O kurde, bele. To są takie groźne armie, faktycznie. No to pytanie teraz... Jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? O, tu się pewnie wyleczę po tej bitwie. Mhm. Zobaczmy. Perusowe. Czy się będę mógł dalej tam ruszyć? Pewnie będę mógł się dalej ruszyć. To wziął sobie ich na automacie, dajmy, wyjątkowo. Proponuję teraz tak. Ujawnić znak teleportacji na 100%. Mhm, to jest fioletowy. A gdzie jest druga część? Chyba nie pokażę co. No i tu bym się chciał teraz wyleczyć. Oj, tu bym się teraz chciał wyleczyć. W pełni uzupełnione straty. Tak, 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 tak. O, no i świetnie. Znaczy musimy odkryć... A, czyli szukamy czerwonego ogólnie. Czerwonego kolorku. No dobra, no wiecie, tutaj to nie jest tak, że zawsze trzeba dużo tur spędzić. Raz miałem taką sytuację, że chyba w drugi portal, w który wszedłem, to mnie od razu teleportował w tamtym kierunku, więc było ciekawie. Ten mnie pewnie zaatakuje. Jak nie, to ja go zaatakuję osobiście. Lokci nie ruszył, Borys. Plus możemy ulepszyć jakiś tam budynek. A, ulepszaj, ulepszaj. Jeszcze mamy 4 tysiaczki. Dosyć dużo. No to czy na coś mnie stać? Chyba już na nic mnie nie stać. A, i ty w ogóle idziesz na dół. Kto jeszcze? Dobra. Reszta się już ruszyła. Kończymy turę. I zaraz będziemy kończyli odcinek. Drodzy Państwo. Oj tak, oj tak. Ale z ogrami fajna była ta wojna. Fajnie, udało się wygrać na szczęście. Spore dzięki temu korzyści. Odnieśliśmy. Bardzo spore. No. Machał, zdobywca czaszek. Pan honoru. Ta, honoru. I plądrujesz, kurde, ty niehonorowy gadzie. To jest honor dla ciebie. A ty, cwaniaku. I ty mnie teraz zaatakujesz, co nie? Dobra. No i tę bitwę sobie zagramy pewnie ręcznie, ale już w odcinku kolejnym, także teraz, jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Facebooka i Discorda. Z mojej strony tyle. Na razie, hej. Cześć, cześć.